Organizacje rolnicze chcą ubezpieczeń upraw, co przekładałoby się na niskie składki, mówił w rozmowie z naszym dziennikiem były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W ostatnich latach polscy rolnicy coraz częściej cierpią z powodu suszy. W latach 2018-2019 Polacy dostali łącznie 4,5 miliarda złotych w ramach pomocy suszowej. To największe tego typu wsparcie w historii w ramach pomocy doraźnej. Wielu rolników nie może jednak liczyć na odszkodowania z firm ubezpieczeniowych. Coraz częściej rolnicy mówią o tym, że oczekują podstawowego zabezpieczenia, a więc takiego, które może dotknąć każde gospodarstwo. Dochody rolnicze, poziom cen, to wszystko jest bardzo ważne, ale ubezpieczenie gospodarstw, zdaniem rolników, jest najważniejsze. Mówił przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan Krzysztof Ardanowski w wywiadzie dla naszego dziennika. Były minister zauważa, że ostatni rok został zmarnowany, jeśli chodzi o reformę systemu ubezpieczeń. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że w najbliższych miesiącach mamy się nie spodziewać jakichś konkretnych propozycji zmian. Może pojawią się w 2022 roku, a więc stracimy również kolejny rok. A to wielki błąd, bo rolnicy muszą mieć zagwarantowaną stabilność prowadzenia gospodarstw. Dlatego ubezpieczenia gruntów uprawnych powinny być powszechne. To przełożyłoby się także na niższe składki, podkreśla Ardanowski. Rolnicy upatrują szansy w zmianach zapowiadanych w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa.